Normalnie patrzcie, takie bajoro się zrobiło. Tam w oddali widać pływające łabędzie. Tak Budawka wylała, że naprawdę aż tutaj takie bajoro powstało, że tak powiem. Ale mimo wszystko to bajorko wygląda naprawdę pięknie, musicie mi przyznać. Niewykluczone, że w moim filmie są drgania, to za to ogólnie bardzo was przepraszam, ponieważ no, wynika to tak naprawdę z silniejszego wiatru, który jest związany z nasuwaniem się frontu chłodnego. Niestety, wiatr wieje, bo niedługo dotrze front chłonny. Dlatego za wszelkie drgania bardzo was przepraszam. No i to by było chyba już na tyle w tym materiału. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Także trzymajcie się i pa. Do zobaczenia.